idea stworzenia projektu Fighting and Suffering zrodziła się z potrzeby opowiadania prawdy o polskiej historii w czasie II wojny światowej. Tej historii, która często nie jest rozpoznawalna na tak odległych kontynentach jak Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka czy Azja. Zabiegi polskich placówek dyplomatycznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych umożliwiły nam nie tylko opowiedzenie tej historii Polakom mieszkającym za granicą, ale był to przekaz skierowany do osób posługujących się i przebywających w różnych kulturach językowych i w różnych kulturach wiedzy historycznej. Opowiadaliśmy o tym, jaka była polska historia w czasie II wojny światowej, rozpoczynając od tych ideologii, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej, także poprzez podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow, przez tragiczne daty 1 września i 17 września 1939 roku i w końcu do daty 1945 roku, który to rok, jak wiemy, nie był momentem wyzwolenia Polski. Temat niezwykle ważny, aczkolwiek mało na Węgrzech znany. Mało znana jest nadal, chociaż robimy wszystko, żeby to zmienić, skala martyrologii narodu polskiego. My staramy się przybliżyć straszne rzeczy, o których należy pamiętać poprzez drodze i dlatego, żeby jak najlepiej się poznawać i także nawiązywać współpracę w takich bardziej bolesnych tematach. Z wielkim sercem Węgrzy do tego podchodzą i tutaj też na tej uroczystości dzisiejszej, na której się znajdujemy, mogliśmy sobie o tym przypomnieć, pamiętać i upewnić się, że na Węgrzech zrozumienie dla polskiej ofiary II wojny światowej, dla polskiego heroizmu będzie żywe. Minęło 80 lat i świat zaczyna zapominać. My chcemy ten proces zapominania zatrzymać, bo jeżeli nie będziemy pamiętać o przeszłości, to nie będziemy w stanie skonstruować dobrej przyszłości dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Warto zawsze pamiętać, że to nie jest dane raz na zawsze i że ta nasza wolność jest okupiona wielkim cierpieniem. It's a tribute to the Poles and their determination to survive. And the Polish people have so much to be proud of. We can't bring back the loss of life, but we can make sure that going forward, we never have this kind of tragedy ever happen again anywhere in the world. One of the bright spots about this history is how the Poles, under oppression from two regimes, managed to survive. Chcemy pokazać studentom, przede wszystkim profesorom uniwersytetu, ale również inteligencji islandzkiej, jaka była wtedy tragiczna historia Polski. Przedstawiciele Polonii są zaproszeni, ta wystawa będzie trwała dłużej, więc wielu Polaków ją obejrzy. Ja myślę, że będą bardzo dumni z pokazania historii swojego narodu. Poland was of course one of the countries in the world that kind of suffered the most. During these terrible years. It is something that has to be remembered. It is something that people tend to begin to forget. And that is the lesson that this exhibition is trying to teach us. If we do not stand our guard, we can drift towards these terrible things again. And that is something that cannot be allowed to happen. Second World War,
and was the beginning of a tragedy for all Europe. And then to recall all these facts, I think is a very good thing for young people. Młodzież nie sięga sama po wiedzę, więc trzeba im ją prezentować w każdy sposób. I takie momenty są naszą potrzebą, Polaków mieszkających tutaj, ponieważ możemy naszym dzieciom przekazać to, czego tutaj im nikt nie przekaże tak naprawdę. I have never seen so many complete photos, and the photos are always a perfect testimony of the reality of the history. It's always important to remember what has happened in the world, to take it as a message for the next generations, and to make sure that the best democracy is the guarantee for the peace. We have to understand each other, and especially Korea and Poland had a very same history. Korea was already the Japanese colony. We suffered from the imperialism. It would be the good experience to exchange the history. Interesują mnie mechanizmy, jak to się stało, że małe kraje, czy średnie kraje zapłaciły tak ogromną cenę. Im dalej posuwamy się głębiej w przyszłość, tym bardziej zatracamy tą przeszłość. Ona się staje bardziej mglista, potem zostają główne jakieś fakty, wydarzenia czy hasła. I dlatego to jest istotne, żeby o tym pamiętać. My staramy się mówić w Nowej Zelandii od wielu lat o tych dwóch totalitaryzmach, które tak ciężko dotknęły Polskę i polski naród. Staramy się tę historię opowiadać ciągle, ponieważ jak widzimy, jest taka potrzeba. I'm surprised how much I have learned today that I didn't know before. Got a very personal impact on me because of what happened to my family in World War II, but of course for many New Zealanders, because sadly New Zealand soldiers fought alongside Polish soldiers in the war. And I do find that the history of the Soviet invasion is very, very misunderstood or not known. And I do try to educate people. Polskość, pomimo tego, że my już jesteśmy poza Polską 75 lat, dalej jest bardzo bliska. I dzisiejszy dzień był takim właśnie odświeżeniem tego kontaktu, bardziej realistyczny, bliski, bardzo informacyjny, czego nam brak może. Z jednej strony sukces tej akcji pokazuje, że metodycznie przygotowany mechanizm komunikacji naszej instytucji i Polsce w kategorii wiedzy historycznej i doświadczenia w czasie II wojny światowej przynosi oczekiwane efekty. Z drugiej strony oszałamiające są statystyki tego projektu, który mówi, że byliśmy w tak wielu miejscach na całym świecie, ale dla mnie, jako dla jej inicjatora i też dla dyrektora Muzeum II wojny światowej, najważniejsze jest to, że wypełniliśmy swoją misję opowiadania o polskich bohaterach i polskim cierpieniu, o walce i o cierpieniu w czasie II wojny światowej na całym świecie.